Katolicy, mówię o tak zwanych świeckich, nie o jakichś tam zakonach misyjnych, którzy jadą kopać te studnie w Afryce, świeccy nie rozmawiają o Bogu. Nie próbują ani tam jakichś ateistów, ani tam jakichś innowierców specjalnie przekonać. Zobaczcie, na spotkaniach towarzyskich rzućcie temat Boga, to już zobaczycie, jak zareagują katolicy. To już lepiej pawia puścić. To wtedy, ha, fajny gość, dobra, no fajny, dobry, to ziomal jakiś, nie? Ale powiedzieć coś o Jezusie Chrystusie, to zaraz sekta jakaś, coś. On nie zna Boga. On daje świadectwo tym, że on nie zna Boga, dlatego on nie próbuje innym dać go poznać. Człowiek, który poznał Jezusa Chrystusa, który został zbawiony, on wiedząc, że jego bliscy, rodzina, koledzy w pracy i tak dalej idą do piekła, no robi wszystko, żeby ludzie, ratujcie się, ludzie, obudź ta się, nie? Tylko zobaczcie, jak chrześcijaństwo zostało sprowadzone do jakiegoś, strywializowane właśnie do takiego, o, to się nawet mówi, że to jest taka proteza dla ludzi, którzy nie umieją sobie z życiem poradzić, to oni się stają religijni, czy nie, że oni się stają chrześcijanami. Nie. Każdy zresztą z was zbawionych, teraz na przykład spora część z was już znowu ponad 40 parę osób, 45 osób w tym roku. To jest tyle samo, co w zeszłym roku, to już w tym roku 45 chrztów mieliśmy przywilej udzielić. Każdy zaraz potem od swoich bliskich będzie miał porcję prześladowań, obelg, drwin, czy jakichś takich manipulacyjnych podjazdów, jak to wiary ojców i różne takie szatańskie kłamstwa, będziecie ich obiektem, jako właśnie będzie atakowana wasza głowa. Dlatego tak ważny jest ten hełm zbawienia, żebyście wiedzieli, Jezu, jam jest twój na zawsze. Wtedy dużo łatwiej, wręcz nawet z uśmiechem możecie znosić te zniewagi, możecie się modlić za tych swoich nieprzyjaciół. Niekiedy to są bliscy wasi. Niekiedy to może być mąż, żona, dzieci, rodzice. Bo wiecie, że oni nie wiedzą, co czynią. Są nieświadomi. Oni myślą, że tak jak apostoł Paweł, mordując kiedyś chrześcijan, myślał, że służy Bogu i swojej ojczyźnie. Wielu waszych bliskich niestety przez wychowani, przez fałszywy katolicyzm tak myśli o chrześcijaństwie. I będą was zwalczać, będą wam straszne rzeczy robić. Ale mając hełm zbawienia, możecie wiedzieć, że należycie do Jezusa. Panie Jezu, jam jest twój. I możecie kochać nawet swoich nieprzyjaciół. Miejmy nadzieję, przynajmniej część z nich niebawem za waszym przykładem również zawoła do Jezusa. Jezus, zbaw mnie.
nasz król wywyższony wśród chwał. Uwielbiajmy go, Pan wywyższony, nasz król wywyższony, oddajmy jemu cześć. Królem jest Pan, jego prawda na wieki trwa. Niebo i ziemią, radujcie się jego imieniem. Pan wywyższony, nasz król wywyższony wśród chwał. Nasz król wywyższony wśród chwał. Uwielbiajmy go, Pan wywyższony, nasz król wywyższony, oddajmy jemu cześć. Królem jest Pan, jego prawda na wieki chwa. Niebo i ziemią, radujcie się w jego imieniem. Pan wywyższony, nasz król wywyższony wśród chwał. Wywyższony, nasz król wywyższony wśród chwał. Witam braci i siostry w Chrystusie tu na sali, z nami i też tam gdzieś daleko, rozsiani po świecie. Szczególnie witam tych, którzy jesteście sami, sami w ludzkim sensie, bo jeśli jesteście naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie, oznacza to, że należycie do Jezusa Chrystusa, bo tylko w ten sposób można stać się chrześcijaninem, można stać się dla siebie nawzajem bratem i siostrą w Chrystusie. Jeśli zawoła się osobiście do Jezusa Chrystusa, mając świadomość, że idzie się do piekła, nie prosząc o lepszy samochód czy lepszą chałupę, to właśnie
pokazuje fałszywy model rozumienia Boga, że On jest tylko po to, żeby nam pomagać w życiu załatwiać nasze sprawy. Czyli żeby nam lepiej było. Absolutnie. Każdy, kto w ten sposób przychodzi do Boga, nie jest naszym bratem i siostrą w Chrystusie. Tylko ten, który zawołał: Jezu, tonę. Bez Ciebie jestem zgubiony. Moja moralność przed Tobą to jak skrwawiona szmata. Tam jest nawet gorsze określenie, ale to już sobie oszczędzimy. Tylko Twoja święta krew może mnie uczynić na zawsze sprawiedliwym przed Bogiem, czyli czystym i świętym. Jeśli w ten sposób przyszedłeś do Jezusa Chrystusa, to chociaż dzisiaj oglądasz nas w samotności po ludzku, to Jezus Chrystus jest z Tobą. Już nigdy nie będziesz sam. Ale w ostatniej podróży misyjnej na północ Polski spotkaliśmy też grupy biblijne powstałe w ciągu ostatniego roku, które są większe praktycznie od kościoła tutaj. Dlatego już tam załatwiłem sobie angaż, jakby coś. Pamiętacie? Tych z was też pozdrawiam i jesteście, można powiedzieć, naszym listem apostolskim. Pamiętacie, jak apostoł Paweł mówił o kościołach, które powstawały dzięki jego służbie. Mówi, to jest dowód tego, że służę Jezusowi Chrystusowi. Pokażcie wy mi swoje dowody, mówił do tych, którzy go oczerniali. Także dziękuję Bogu bardzo za was, za tych, którzy już cieszycie się błogosławieństwem życia w biblijnych grupach, tam, gdzie żyjecie na co dzień. Nie tylko jak przyjedziecie do nas, ale macie braci i siostry pod ręką na co dzień. Wspaniała sprawa i coraz nowe grupy biblijne powstają już w coraz mniejszych miastach. Także mam nadzieję, że ten cel na ten rok, żeby każdy chrześcijanin nie miał dalej niż około 100 kilometrów do najbliższej grupy biblijnej, uda się rzeczywiście zrealizować. Nie tylko w miastach wojewódzkich, ale i w mniejszych miastach Polski. No, następny rok postawimy sobie jakiś tam dalszy cel, spokojnie. Chyba, że Bóg przyspieszy to działanie, o co się też przecież codziennie modlimy, żeby Bóg powoływał nowych robotników na żniwo, które bieleje w Polsce. Rzeczywiście ludzie w Polsce przychodzą masowo do Chrystusa w porównaniu z tym, co widzieliśmy jeszcze, powiedzmy, kilkanaście lat temu. Jeśli ten plan rzeczywiście jest Bożym planem i ten czas jest Bożym czasem, to będziemy doświadczać w Polsce rzeczy większych niż w czasie Złotego Wieku kilkaset lat temu, kiedy po raz pierwszy Ewangelia przyszła do Polaków i rzeczywiście masowo, szczególnie Lubelszczyzna, Kieleckie, to były ostoje biblijnego chrześcijaństwa. Potem przyszli fałszywi nauczyciele. Ci właśnie Arianie, Socynianie, tak zwani bracia polscy, zniszczyli to dzieło w dużej mierze. A potem nastąpiła kontrreformacja, czyli katolicka kontrofensywa i rzeczywiście nastąpił znowu czas ciemności dla Polski na kilkaset lat, połączony z likwidacją państwa polskiego. Te historie znacie. Tydzień temu zastanawialiśmy się, jak się modlić. I już w czasie tego kazania wiedziałem, że będę go musiał rozbić na dwa albo na trzy. Rozpoczęliśmy od tego, kto może przyjść do tronu łaski. Przeczytajmy sobie dla przypomnienia ten fragment, od którego zaczęliśmy spotkanie tydzień temu. Hebrajczyków, 4 rozdział, od 12 do 16. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzać zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by nie mogło ukryć się przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymamy się mocno wyznania.
Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Ten cel, czy odpowiedź na nasze pytanie znajduje się oczywiście w wersecie 16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, do tronu Jezusa Chrystusa, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Ale wcześniej pokazywałem, kto może przyjść do tego tronu łaski. Pierwszy punkt znajduje się Hebrajczyków 4:12. To jest to, co ten werset, który kiedy otrzymujecie ode mnie z dedykacją Nowy Testament, taki lub inny format, to zawsze znajdziecie ten werset, bo to jest początek. Nie twoje serce, nie twoje sumienie nawet powie ci prawdę o tym, kim jesteś. Pamiętacie, jak Adam z Ewą zostali ze swoim sercem i sumieniem po grzechu? Co ono im powiedziało? No tak, coś się wydarzyło, może i to nie powinno się stać, ale kto jest temu winien? Ona, wąż, Bóg, nie ja. To jest to, co ci powie twoje serce? To jest to, co ci powie twoje sumienie, zniszczone przez grzech. Bardzo mocno zniszczone przez grzech. Ono jeszcze gdzieś daje niepokój, ale nie daje już prawdy. Dlatego czego potrzebujesz, żeby poznać prawdę o sobie? Potrzebujesz miecza Słowa Bożego, które cię dotknie do żywego, które zaboli, który oddzieli szpik od kości, który połamie twoje złe myśli, twoje fałszywe wyobrażenia o samym sobie. O tym mówiłem tydzień temu. Nie będę się rozwodził. Kto chce, niech sobie odtworzy później kazanie sprzed tygodnia. Słowo Boże, to ono mówi prawdę. A co ono mówi o tobie? Wszyscy zgrzeszyli. Jesteś jak skrwawiona szmata, jesteś jak gnój przed Bogiem. Niezależnie, jak dobrze się czujesz. I tu się zaczyna walka. Jak to? Przecież ja się dobrze czuję, przecież jestem lepszy. Zobacz, jaki Kazik jest zły. Ten to dopiero do czyśćca pójdzie, a do piekła może i niechybnie. Ale ja? Ja jestem fajniuśki. Ja nigdy nie wypiłem, papieroska nie zapaliłem i jeszcze parę innych rzeczy nigdy nie zrobiłem. No to chyba niebo to dla mnie, nie? No powiedz. Nie myślisz tak o sobie? Albo nie myślałeś kiedyś? Dopiero Słowo Boże powie ci prawdę. Jesteś gnidą przed Bogiem. Jesteś obrzydliwy. Ja kiedyś też tak myślałem, że jestem fajny. I am an intelligent boy. Dopiero kiedy właśnie Słowo Boże dotarło do mnie i zrozumiałem, po co Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, że gdybym ja był fajnym chłopcem, czy ty fajną dziewczynką, to Jezus Chrystus nie musiałby tu przyjść. Bo wszyscy fajni chłopcy i wszyscy fajne dziewczynki poszliby razem pod rękę do nieba. A jednak Jezus przyszedł na ziemię i modlił się w ogrodzie Getsemane. Ojcze, jeśli jest inny sposób, oddal ten kielich ode mnie. Niech nie idę na tę straszną śmierć za nich. I tutaj jest twoje imię, moje, twoje, tam gdzieś, gdzie nas oglądasz teraz. Jeśli jest inny sposób zbawienia, jeśli on się sam może zbawić, albo tam, nie wiem, może tam na kolanach przejść do jakiejś tam kompostu, czy jeszcze gdzieś tam i tak dalej. Na kompost. To może. Tam się nadaje. To jest miejsce każdego grzesznika. Dlatego apostoł Paweł tak określił swoje życie religijne, kiedy był przykładnym katolikiem żydowskim. Moje życie bez Chrystusa w ramach religii tylko. To jest gnój. Smród i gnój. Tak go opisał. Jezus Chrystus się modlił.
modlił się, przeżywając po ludzku strach, aż krwisty pot wystąpił mu na czoło. Prosił nawet swoich uczniów, bądźcie ze mną, bo boję się tego, co ma przyjść. To właśnie w takim kontekście Jezus Chrystus modlił się, mając ciebie na myśli. Czy jest możliwe zbawienie Janka, Kasi, Agaty, Marioli? Bez tego, co się ma za chwilę stać, co wiem, co wybieram, co mnie czeka, jeśli tam pójdę. I wiecie, jaka była odpowiedź Ojca? Nie ma innej drogi. Jezus wybrał krzyż, wziął krzyż. Wziął śmierć, która należała się tobie i mnie z powodu moich grzechów. O tym przekonać cię może tylko Słowo Boże. Twoje sumienie, twoje serce cię o tym nie przekona. To jest pierwszy krok, kto może przyjść. Musisz poznać prawdę o sobie, że jesteś grzesznikiem, obrzydliwym w oczach Boga, który idzie do piekła. I tylko Jezus Chrystus może cię zbawić, czyli uratować. Dalej jest rozwinięcie tej myśli. Nie możesz niczego ukryć. Nie możesz w żaden sposób udawać. Wielu z nas próbuje pozorować, nie? Pozorować rzeczywistość. Pozorować, że jesteśmy ładni i piękni. Przed ludźmi możesz pozorować. Przed Bogiem nigdy. Przed Nim jesteś goły, ale już nie wesoły. 14 werset. Musisz uznać, że żadna ludzka religia, żaden człowiek nie może cię przybliżyć do Boga. Żadne ludzkie kapłaństwo, inaczej mówiąc, nie może cię uczynić świętym w oczach Boga. Możesz składać dziesiątki razy te same ofiary. Przeczytajcie sobie 10 rozdział, szczególnie listu do Hebrajczyków. Mówiłem o tym tydzień temu. A one jedyne, co mogą, to przypomnieć ci, że jesteś skrwawioną szmatą. Czyli przypominają grzechy, a nie je gładzą. Dopiero raz na zawsze, raz jeden, w jednym momencie historii, przelana krew Jezusa Chrystusa uczyniła decydującą zmianę. Jeśli przyjdziesz do Jezusa, a nie do żadnej ludzkiej religii czy ludzkiego arcykapłana, dopiero wtedy zostaniesz obmyty Jego krwią. Dopiero wtedy możesz przystąpić do tronu łaski, by osiągnąć, uzyskać łaskę i pomoc w momencie, kiedy to jest potrzebne. Nie kiedy tobie się chce, nie kiedy ty byś sobie to ustalił, tylko w stosownej porze. To Bóg wie, kiedy ta stosowna pora jest. Tu jeszcze zwracałem uwagę na to określenie z ufną odwagą. Czyli zaufanie i odwaga. To, co ostatnio na chrzcie w Koszalinie mówiłem. To, co obrazuje właśnie to, że komuś oddajesz swoje życie. To symbolizuje właśnie, że polegasz na tym, tutaj tym, którzy cię chrzci i zanurza, czy cię wynurzy. Jest pewien strach, nie? To trzeba mieć odwagę. Oczywiście to jest tylko symbol. Chrzest wodny jest symbolem tego, co się stało w przestrzeni duchowej. Musiałeś całkowicie zaufać. Wszystko odrzucam. Odrzucam mamę, tatusia, dziadziusia, wujcia, księdza, rabina, mudżahedina, czy kogokolwiek w kim pokładałeś zaufanie. Odrzucasz wszystko i stawiasz na jedną kartę, na Jezusa Chrystusa. Do tego trzeba odwagi. Jeśli to jest szczere i prawdziwe, potrzebujesz do tego odwagi. To nie jest dla leszczy decyzja nawrócenia. I zobaczcie, przyjście do Boga z modlitwą dokładnie jest ten sam, ta sama cecha podana. Z jednej strony ufność, co jest dla nas oczywiste, nie? No bo to tak jak do tatusia przychodzimy. Ale z drugiej strony jest odwaga. Dlaczego potrzebna jest ta odwaga? Dzisiaj będziemy troszkę więcej o tym mówić. Bo do tej pory mówiliśmy, kto może przyjść do Boga, licząc na wysłuchaną modlitwę. Człowiek obmyty krwią Jezusa. Człowiek, który nic nie chowa,
nie próbuje udawać przed Bogiem. Człowiek, który odrzucił wszelkie ludzkie drogi, religie, kościoły, służące rzekomo ugłaskaniu Boga z powodu naszego grzechu i zwrócił się do Jezusa Chrystusa. Tylko ten może przychodzić jak ufne dziecko z odwagą do tronu łaski, by uzyskać pomoc, łaskę w stosownej porze. A teraz chciałem, żebyśmy się skupili na tym, o co mamy prosić. Tu celowo grafika z naszego programu jest zaprzeczeniem tego właśnie, o co mamy prosić, choć są kościoły, w których właśnie tak definiuje się życie z Bogiem, życie w przyjaźni z Bogiem. Ale o propagandzie sukcesu w kościołach chrześcijańskich nie będę mówił, bo szkoda czasu. My powiemy o prawdzie Słowa Bożego. Idźmy do listu Jakuba. List Jakuba, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 6. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Amen. Praktycznie już mamy odpowiedź w tym tekście na pytanie, o co się modlić. Wiemy, kto może przyjść do tronu łaski, ale teraz z czym? O co prosi? Po co? Jest tu nawet pokazane nie tylko w sensie pozytywnym, o co mamy prosić, ale jest też jasno pokazane, jak źle możemy prosić. To jest jeszcze bardziej uwypuklenie. Zapewne autor uznał, że jeśli powie tylko, takie fragmenty też znajdują się w Piśmie Świętym i je pokażę, ten sens pozytywny, w sensie co masz robić, żeby Bóg odpowiadał na twoje modlitwy, to co niektóre tłuki w kościołach nie zrozumieją. Zobaczcie, do jakich ludzi mówi. Określenie tłuki jest, że tak powiem, eufemizmem. Oni się pożerają nawzajem. Nie w świecie, to nie jest list do świata. To jest list do Kościoła Jezusa Chrystusa. To się dzieje wewnątrz Kościoła. Właśnie to. Spory, walki, namiętności, zabójstwa, zazdrość. I oni jeszcze mają czelność. Zobaczcie, w tym stanie plugawym swojego życia, swojego funkcjonowania, kiedy ich życie jest praktycznie podążaniem za namiętnościami, ich życie jest zdradą Boga w stosunku do tego, co świat oferuje. Co robią ci chrześcijanie? Modlą się. Widzicie, jaka jest potęga zła jeszcze w nas, choć jesteśmy zbawieni? Potęga kłamstwa, jakie możemy dopuścić do naszego umysłu? Żyjąc w tym stanie, oni jeszcze się modlą. Boże, mam za mało. Daj mi więcej niż temu. To wiecie, w samych swoich ta modlitwa jest sparafrazowana bardzo fajnie, nie? No, młode pokolenie to nie wie, o co chodzi, ale zachęcam do obejrzenia tego filmu kiedyś. Dlatego Jakub tu mówi już w sensie też negatywnym. Mówi, co to znaczy źle prosić. I na tym się skupmy. Bo mówiliśmy, po co mamy, czy o co mamy prosić, nie?
O co mamy się modlić? Czyli o co mamy prosić? A tu mamy już definicję, co to znaczy źle prosić. Co znaczy źle prosić? Sami sobie to odczytajcie, żeby nie było, że to ja powiedziałem. Widzicie, werset trzeci. Dlatego, że źle prosicie. Co to znaczy źle prosicie? Zamyślając to, o co prosicie. Czyli nie są to złe rzeczy koniecznie, ale po co ci te rzeczy? Zamyślając to coś, o co prosisz, zużyć na zaspokojenie swoich żądz. To jest prosta definicja złej modlitwy. Prosisz, by zaspokoić swoje żądze. Prosisz, by zyskać coś dla siebie, dla zaspokojenia swojego ego, grzechu czy czegoś tam, to już wpisz właściwe. Jakub wybrał, zamyślając to, na zaspokojenie swoich żądz, a zaraz później rozwija. To są pragnienia ludzi niewierzących. O co ty prosisz Boga? Widzicie? Jesteś w przyjaźni ze światem. I modlisz się tak, jak niewierzący. Dlatego, że przyjąłeś ich świat wartości z powrotem? Dlatego, że pozwoliłeś, by twoje serce nie biło dla Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, co mówiliśmy, zdaje się, dwa albo więcej tygodni temu o pierwszej miłości, o gorliwości? Pozwoliłeś, by twoje serce rozmieniło się na drobne. Teraz żyjesz tak samo jak niewierzący, tylko ten niewierzący żyje w ciemności, a ty poznałeś światłość, a teraz żyjesz jak pies. Dlatego używa tu naprawdę ostrych epitetów pod względem tych ludzi. Nic nie dostaniesz. Od Boga nic dobrego nie dostaniesz w odpowiedzi na takie modlitwy. Raz na zawsze sobie to zapamiętaj. Dlatego właśnie, żeby przyjść szczerze do Boga z prośbą, trzeba mieć odwagę. Większość ludzi się nie modli. Jaką mają wymówkę? A Bóg ma tyle spraw na głowie, co będę mu zawracał jakimiś swoimi popierdółkami. Sam se kupię ten samochód i zarobię na domek z ogródkiem i tak dalej. Po co mi Bóg do tego? Przyjdźcie do tronu łaski z modlitwą. Błogosławieństwo dla twoich planów. To jest test tych planów. I dlatego większość ludzi się nie modli. Bo woli nie pokazywać Bogu. W swojej głupocie myślimy, że Bóg tego nie widzi. No ale to patrz, Hebrajczyków, pamiętacie? No to jest kpina, żeby myśleć, że Bóg tego nie widzi. On dał ci Ducha Świętego. Po co? Żebyś żył teraz dla swoich namiętności? Żebyś żył tak, jak świat żyje? Żebyś realizował cele tego świata? Po to ci dał Ducha Świętego? Czy może po coś innego? Duch Święty, Bóg Duch Święty mieszka w twoim sercu. Wyposaża cię w pełnię mocy, jaką Bóg ma dla człowieka. Po co? Żebyś realizował Jego wolę. Oczywiście do realizacji Jego woli potrzebne jest zwycięstwo nad twoimi słabościami, pokusami, namiętnościami i tak dalej. I do tego Duch Święty oczywiście daje też moc. Ale to chyba Piotr Setkowicz pierwszy tak jasno na to zwrócił uwagę, po co został nam dany Duch Święty. Nie wiem, czy Piotrze pamiętasz. Pamiętasz, znaczy to wiemy, tylko czy pamiętasz, że to ty pierwszy na to zwróciłeś uwagę. Mnie się zdaje, że ktoś to powiedział.
Zapewne, bo wiecie, my od 2000 lat czytania Biblii, ale ja mówię o naszym środowisku, że to ty tak wyraźnie na jednym ze swoich nauczań pokazałeś, że celem Ducha Świętego w nas nie jest nawet pokonanie naszych grzesznych skłonności, czyli tam odwaga, siła, złamanie mocy grzechu w nas i tak dalej. Ale ostatecznym celem Ducha Świętego w nas jest to, co mamy w Dziejach Apostolskich 1:8. A On, gdy przyjdzie, nie? Kiedy stąpi na was, będziecie moimi świadkami. I nie tylko, wiecie, w swojej rodzinie, nie tylko w swoim najbliższym sąsiedztwie. Będziecie moimi świadkami, tak, blisko w Jerozolimie, tak, blisko w Judei, ale potem zaczną się schody. Zaczną się nieprzyjaciele, czyli Samarytanie. A potem to już cały świat. Nie? To jest cel, dla którego Duch Święty mieszka także w tobie. Abyś włączył się w realizację wielkiego nakazu misyjnego Jezusa Chrystusa. Każdy chrześcijanin jest dalej wolnym człowiekiem i ma wybór. Może wybrać przyjaźń ze światem, może wybrać życie dla siebie, dla swoich rozkoszy, swoich zainteresowań, swoich, nie wiem, marzeń, rozumianych jako coś, co nie jest Bożym marzeniem, tylko jako prywatnym marzeniem, czy na przykład, żeby mieć takiego, no, żeby mnie kogoś nie uraził, nie? No to powiem, żeby mieć błyszczący statek kosmiczny. Mam nadzieję, że nikt nie ma takiego marzenia, to nikogo nie uraziłem. Ale no tam wiecie, że niektórzy są blisko. Realizujesz swoje marzenia, fajnie. Tylko pamiętaj, że nie po to Jezus cię zbawił. Nie po to otrzymałeś Ducha Świętego, żeby realizować. Teraz lepiej, bo już wiecie, nie mam poczucia winy, jest mi lekko, Jezus już zdjął ze mnie ciężar grzechu, to ja teraz zajmę się swoim programem, znaczy w sensie programem na życie. Niektórzy chrześcijanie, czy nie wiem, czy to chrześcijanie, no ludzie tak myślą, no ci chrześcijanie, do których pisze Jakub, to rzeczywiście tak myśleli. I dlatego te ciężkie słowa do nich tu są skierowane. Jeszcze raz, zła prośba, z którą nie przychodź do Boga. Ci mieli tyle tupetu, zobaczcie, że przychodzili. To ja ci radzę, w ogóle nie przychodź nawet. To jest prośba, żeby zrealizować swoje nieboże cele. Swoje nieboże cele. Zamyślając to złożyć na zaspokojenie swoich namiętności, swoich żądz, swoich marzeń. No i wracamy do punktu Słowo Boże i wizja Boga jako tego, który widzi najdalsze zakamarki naszego serca. Musisz dać się przemienić czy przekonać Słowu Bożemu, jeśli chodzi o cele, które masz. Niekiedy to może wyglądać pobożnie. Nawet siebie możesz oszukać pewnymi sformułowaniami. Powołuję się na przykład, który poznałem z książek. Dlatego to nikogo nie urazi, a myślę, że dobrze to oddaję. Pewien chrześcijanin, biznesmen, wymyślił sobie, że czy nie wymyślił, tylko stwierdził, że chce rozwiązać potrzeby finansowe w kościele, nie? Bo tak dużo jest potrzeb finansowych, nie? Tu ciągle na coś brakuje. No to on mówi, zrobimy takie konsorcjum, taki biznes założymy. I on ma pomysł świetny, zgromadził kilku ludzi i zaczęli ten biznes robić. To było nieruchomości, budowa domów, deweloperka tak zwana. Rzeczywiście kilku chrześcijan się przyłączyło, ruszyli, że tak powiem, rączo ku realizacji tego celu. Kiedy zaangażowali wszystkie swoje oszczędności życia w to przedsięwzięcie, nastąpił krach. Ceny nieruchomości, wiecie, zaczęły lecieć
w dół w tym momencie. Jak to? Myśmy chcieli dla Boga pieniądze zarobić, a tu straciliśmy nawet to, co mieliśmy? Ha! Walczyli. Nabawił się tam ciężkich chorób, zawał serca, jeden. Pieniądze ledwo tam na przeżycie starczało. I wtedy dopiero zrobił to, co powinien zrobić na samym początku tego projektu. Pozwolił Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu prześwietlić zakamarki swojego serca. I co wyszło? On chciał pokazać tak naprawdę innym chrześcijanom, jakim wielkim i wspaniałym biznesmenem jest. To był jego prawdziwy cel. A nie, by Jezus był uwielbiony, by ciemność znowu straciła kolejnych ludzi na rzecz Królestwa Jezusa Chrystusa. Nie miłość do Jezusa, ale pycha własna nim rządziła. Odkrył to, wyznał braciom i zmarł. A wtedy ten biznes zaczął kwitnąć. I rzeczywiście przynosić ogromne pieniądze dla budowania Królestwa Bożego. Do dzisiaj pamiętam. Kiedyś tłumaczyłem tę książkę, nie wiem, tam w latach 90. Bardzo mocno zapamiętałem sobie ten przykład. Nic nie zrobisz trwałego i dobrego dla Królestwa Bożego, jeśli nie będziesz miał czystego serca. Proste jak drut. Możesz to nazwać pobożnie. To może być nawet cel religijny, czy cel kościelny, czy cel chrześcijański. Ale jeśli nie masz czystego serca, jeśli to pycha, jeśli to karmienie własnych żądz jest myślą przewodnią tak naprawdę tego, co chcesz zrobić, Bóg się do tego nie przyzna. Stracisz i ty, i ci, którzy za tobą pójdą. Tak jak powiedziałem, tu jest najostrzej to pokazane. Źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Nie myślcie, że coś otrzymacie od Boga. Ale jest kilka miejsc też pozytywnie pokazujących tę prawdę i do nich się przenieśmy. Ewangelia Jana, 15 rozdział, wersety 7-8. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Rozumiecie teraz to o cokolwiek? O cokolwiek dla tego celu. Abyście wydali obfity 30, 60 czy 100-krotny owoc dla Jego chwały, nie dla swojej, dla Jego chwały. To jest naprawdę trudne rozróżnienie. Jeśli nie będziecie spędzać czasu na modlitwie z Bogiem i na rozważaniu swoich motywacji prawdziwych, to polegniecie. Pamiętacie, zanim rozpoczął się ten rozwój Kościoła, każdego z was i siebie też ostrzegłem. Pamiętacie to ostrzeżenie? Ktoś pamięta jeszcze? Zaraz będzie bieg, mówiłem. Tuż nie będzie spacer. Tuż nie będzie na nic czasu. Jeśli nie będziemy trwali cały czas blisko Jezusa Chrystusa, żeby On i dostarczał nam siły, motywacji, ale przede wszystkim sprawdzał nasze motywacje, to staniemy się działaczami i padniemy jak muchy od muchozolu. W sensie braku Bożego błogosławieństwa. Ktoś pamięta to? Słucham? Tak, tu mówią, że tak. Pamiętałem, dobrze.
to nie pamiętam, czy to było 3 czy 4 lata temu, ale jakoś tak, chyba 3 tak bardziej. Przez to uwielbiony będzie Ojciec. To jest cel, a to jest metoda. Wy macie wydać owoc. Wy macie być moimi uczniami. Wy macie, jak to Jezus mówił na koniec Ewangelii Mateusza, czynić uczniów dalej przez głoszenie Ewangelii. To są cele Boga. To jest cel Boga, tak można powiedzieć. Dla świata, dla ciebie, dla mnie. Jeśli ten cel masz w sercu, proś o cokolwiek i będziesz miał. To jest oczywiste. Możemy dalej zobaczyć. W liście do Efezjan 5:17, no bo ktoś spyta, no ale skąd mam wiedzieć, co jest wolą Bożą? Czy Porsche to jest gorsze, czy tam dorsze, nie? Proszę bardzo. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Widzicie? A nie chcę tu nikogo obrażać, ale ktoś, kto mówi, że nie rozumie woli Bożej, to kim jest? No głupi jest. Także nie przyznawajcie się lepiej do tego. Wola Boża jest oczywista. Wola Boża dla chrześcijan jest jasna. Wola Boża jest objawiona, obiektywnie, jasno, dla każdego w Słowie Boga. To nie jest kwestia wróżenia z kart, z fusów, czy czekania jakiejś znaki. Zobaczcie, tu jest nakaz. Rozumiejcie! Hebrajczyków 4:12. A Słowo Boże i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jaka piękna harmonia. Słowo Boże jest nam dane, byśmy poznali wolę Boga. Nikt nie może się zasłaniać, że jej nie rozumie, że jej nie zna dla swojego życia, bo się głupcem czyni wtedy sam. Na koniec z listu do Rzymian 12:1-2. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Amen. Znowu to samo. To są te fragmenty pozytywne. Ja pokazałem, i pewnie wszyscy je znacie, pokazałem Jakuba, gdzie on mówi, jak źle się modlić. Nie? Podaje przepis na złą modlitwę, na niewysłuchaną modlitwę. To są wszystko przepisy na udane życie modlitewne, na życie w harmonii z Jezusem Chrystusem. I zobaczcie, gdzie jest początek. Początek jest w twoim sercu, czy chcesz, czy bardziej w twojej woli. Serce to tak troszeczkę inaczej coś znaczy. Początek jest w twojej woli. Tu przypomina mi się fragment, którym Jezus poczęstował agnostyków, czyli tych, którzy mówią, że szukają, ale nie mogą znaleźć. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale mówi, jeśli kto chce pełnić wolę Boga, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Jaki jest problem wszelkich agnostyków, czyli ci, którzy twierdzą, że szukają i oni by bardzo chcieli znaleźć, ale nic nie mogą i tak dalej. Jaki jest prawdziwy problem? Nie chcą, bo Jezus jasno mówi. Kto chce pełnić wolę Boga, ten rozpozna. Albo inaczej, szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. To już mówiłem, że w Apokalipsie mamy już odwrócenie tego kołaczcie, a otworzą wam. To Jezus kołaczy do twojego serca. To On przyszedł do ciebie. Stoi u twych drzwi i prosi, żebyś go wpuścił. Pytanie tylko Hebrajczyków 4:12. Czy uznasz swoją grzeszność? Czy pozwolisz Słowu Bożemu powiedzieć sobie prawdę o tym, że jesteś gnidą i idziesz do piekła?
czy pozwolisz Słowu Bożemu powiedzieć sobie prawdę, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który tak cię ukochał, że przyszedł na ziemię, przyjął zewnętrzną skorupę człowieka i sam przyjął karę, która należała się tobie. I chcę wejść teraz do twojego życia. Chcę od ciebie tylko tak chcę, szczerego chcę, z prawdziwej woli, nie z wyrachowania, a bo może lepiej zwrócić się do Jezusa, no, pomoże, nie pomoże, ale powiem formułkę, będzie. Tylko z prawdziwej, szczerej woli. Nie chcę grzechu, nie chcę śmierci, nie chcę ciemności. Chcę być z tobą na wieki, Boże. I z taką postawą zawoła: Jezu, wejdź do mojego serca. To jest odpowiedź dla tych, którzy jeszcze Jezusa nie znają. Nie? Jeśli kto chce pełnić wolę, pozna. Zobaczcie, że tutaj dla chrześcijan w rytmie codziennym, bo tutaj to przemięcie się nie jest aktem jednorazowym, tylko przemieniajcie się. To jest codzienny, żmudny proces. Ale zaczyna się od woli. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, czyli przez to, co Jezus dla nas zrobił. Wzywam was teraz, bracia. Podejmijcie decyzję. Składajcie codziennie swoje ciała jako żywą ofiarę dla Jezusa Chrystusa. Nie wymawiajcie się, że nie wiecie, co jest wolą Boga. Tak łatwo wam zrozumieć swoje namiętności. Tak łatwo wam zrozumieć cele, które świat wam stawia. Wystarczy reklama w telewizji i już połowa biegnie. A Słowo Boże mówi do was, a wy udajecie, że nie wiecie, o co chodzi. Nie. To jest problem waszej woli. To nie jest problem braku objawienia. To jest problem tego, że tak naprawdę wybieracie przyjaźń ze światem i nie chcecie żyć w przyjaźni z Bogiem. Jeśli masz czyste serce dla Boga, nie będziesz miał żadnych problemów, aby odróżnić, co jest Jego wolą, co jest dobre, Jemu miłe i doskonałe. To jest plan Boga dla ciebie. To jest plan Boga dla twojej modlitwy. Najpierw twoje serce. Boże, wszystko dla ciebie. Przez miłosierdzie Boże, ty dla mnie zrobiłeś coś, co było nieosiągalne. Nie mogłem się zbawić. A ty poszedłeś za mnie na krzyż. To teraz ja każdego dnia chcę odrzucać swoje pożądliwości, swoje mrzonki, swoje cele. To nie jest łatwe, to jest walka każdego dnia. Walka o twój umysł. I chcę cały, nie w 50%, nie w 80% czy 30%. Chcę cały spalać się dla ciebie. Nie ma dla mnie innej radości w życiu, niż spalać się dla ciebie. To jest mój cel. Tacy ludzie przyjdą do tronu łaski z ufną odwagą i otrzymają pomoc w stosownej porze. Ta pomoc nie zawsze musi się zgadzać z naszymi oczekiwaniami, to żeby było jasne. Ale zawsze przyjdzie, jeśli masz czyste serce przed Bogiem, jeśli jesteś Jego dzieckiem i chcesz całe swoje życie Jemu dedykować. Wtedy proś o cokolwiek chcesz, a otrzymasz. Podaję numer 48, nie mamy 4 minut.
Chodzi oczywiście o bez nagrody tu na ziemi. Trzeba serc gorących i ofiarnych. No, widzicie, że też autorzy piosenek mają to samo na myśli, o czym my dzisiaj mówiliśmy, o czym mówi Słowo Boże. Dlatego teraz, zanim połączymy się z naszymi grupami biblijnymi, oczywiście nie wszystkimi, bo już jest ich tam ponad 20, jak teraz po jakimś tam podsumowaniu liczyliśmy, tylko 6 grup zaprosimy. Słubice, Krosno, Kraków, Koszalin, Linz, chyba po raz pierwszy będzie, i Londyn. Mamy nadzieję, chciałem, żebyśmy najpierw w grupach, także wy tam, gdzie jesteście, czy sami, czy w grupach biblijnych, jeśli większych, to podzielcie się na takie 3-4 osobowe zespoły. Chciałem, żebyśmy modlili się o Polskę w tym najważniejszym aspekcie, w aspekcie duchowym, w aspekcie nawrócenia, żeby Polacy przejrzeli na oczy, żeby zobaczyli, w jakiej czarnej dziurze się znajdują pod każdym względem. Od duchowego po polityczny, gospodarczy, międzynarodowy i tak dalej. I żeby otwarcie oczu na rzeczywistość spowodowało zwrócenie się do Jezusa Chrystusa. Módlmy się o te grupy biblijne, o których mówiłem, żeby jak najszybciej stawały się dojrzałymi kościołami, o przywódców tych grup. Tam, gdzie nie ma przywódców, żeby Bóg dał przywódców. Przed w Terespolu mamy 3 kobitki, ale działają. I Bóg będzie błogosławił, jeśli mają szczere serca.
Ale też prosimy Boga, żeby pojawił się tam mężczyzna, który będzie mógł ten ciężar z nich zdjąć. Nie? Módlmy się też, by Bóg otwierał przed nami kolejne miejsca, do których dotrzemy w naszych programach. Bo dzisiaj główne żniwo zbieramy w internecie. Znaczy, no nie w internecie, bo to było wirtualne, ale dotarliśmy do ciebie. I takich świadectw są setki w całym świecie. Właśnie przez internet, właśnie przez te programy. Żeby diabłu nie udało się. Nie tylko, żeby nas, wiecie, w jakiś sposób cofnąć, ale żeby nie udało mu się powstrzymać nas od rozwoju na chwałę Boga. Módlmy się o to.
ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam Abraham ze swego chaldejskiego. Powiedział, 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 że przyszedł taki czas i usłyszał. Świata ludzi, samego siebie. Lecz uwierz, lecz uwierz, lecz uwierz, że przyszedł taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Zapraszamy Słubice do nas. O, witamy w trzyosobowym składzie. Cześć, witamy was serdecznie. Tutaj w powiększanym składzie, że tak powiem. No właśnie, odnośnie tego, co się modlić i listu świętego Jakuba, to też no, na początku, w pierwszym rozdziale jest o tym parę słów. To właśnie piąty wers mówi o tym, że a jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. I też tam dalej jest oczywiście o tym, żeby prosić z wiarą. No to możemy to odnieść do tego, że no, nie każdy z nas jest mówcą, a wręcz większość nas nie jest mówcą, ani nie ma jakiegoś talentu oratorskiego do przemów, albo wręcz boi się takich publicznych wystąpień. Natomiast właśnie powinniśmy modlić się o to do Boga, aby te cechy, których nam brakuje, nam dał, no abyśmy właśnie mogli lepiej i skuteczniej pracować to dla Jezusa Chrystusa i coraz więcej ludzi przez nasze działania przyciągać do Niego. Także tyle od nas. Pozdrawiamy was serdecznie. Cześć. Pozdrawiamy was również. Piotr z Krosna dzisiaj jest z nami. To Krosno nie będzie się łączyć. Prosimy Kraków. Kraków się nam pokazuje, także to, co mają na stole. Dobrze. Tak, jest was dużo, widzimy. Włączcie głos, to jeszcze będziemy was słyszeć. Macie zmutowany głos. Uwaga, uwaga. Kraków, macie zmutowany głos. O, super. Nie wiedzieliśmy, że to tak szybko na nas przyjdzie ta pora. Słychać nas? Tak, bardzo dobrze. I widać. To dobrze. Przy nas tutaj nie ma jeszcze dwóch osób, które nie mogły akurat dzisiaj przyjść, ale tutaj jak widać Bóg nam błogosławi. Grupa się tutaj rozwija. Odnośnie twojego nauczania, o co się modlić, no to
tutaj można jak gdyby wspomnieć na pismo ze Starego Testamentu nawet. Jak Bóg zapytał Salomona, co by chciał, no to Salomon prosił o mądrość. Chociaż już widać z kontekstu jego wypowiedzi, że on wiedział, że dlatego jest królem, nie żeby miał jakieś wcześniej zasługi, ale dlatego, że no, ze względu Bóg go postawił na tronie, bo ze względu na serce swojego ojca Dawida. I no, jak poprosił o mądrość, to dostał wszystko. Dla nas może też być nieraz dobrym przykładem list tutaj do Rzymian, że jeżeli mamy kiedyś jakiś taki nastrój kiepski, to nie wiemy, o co się modlić, no to dzisiaj napisane, że Duch nam w tym pomoże westchnienia myśli. Że pozdrawiamy z Krakowa. Dzięki. Dziękujemy. Nawet dokładnie napisane jest, że sam Duch będzie się wstawiał za nami. Mhm. Prosimy teraz Koszalin. Witam. Halo, słychać? Halo. Słychać bardzo, bardzo dobrze was słychać i widać. Pozdrawiamy was gorąco. Pozdrawiamy. No to taka refleksja. Skoro to jest walka z grzechem, a grzech nas oddziela od Boga, no to nigdy nie doceniajmy przeciwnika, czyli musimy być zawsze czujni. A żeby nie grzeszyć, to musimy cały czas jeden drugiego też pilnować. No i nieustannie obcować ze Słowem Bożym. A w tej sytuacji, gdy grzech nas nie oddziela też od Boga, nasze modlitwy są na pewno bardziej wysłuchiwane, no bo grzech powoduje to, że jednak człowiek poganieje szybko, a właśnie mówię, nie powinniśmy nigdy nie doceniać diabła, bo często tak słyszę, że ludzie, a już jestem zbawiony, nic mi nie grozi, już jestem poza zasięgiem złego, ale to jest nieprawda, musimy cały czas, kurczę, w tej walce pilnować się jeden drugiego i głównie przez właśnie obcowanie Słowem Bożym. Taka refleksja z naszej strony. Dzięki. Tu takie uściślenie, że grzech chrześcijanina nie oddziela go od Boga w sensie potępienia, czyli że człowiek jest w innej rzeczywistości duchowej, ale rzeczywiście oddziela go od wspólnoty z Bogiem, czyli przeżywania przyjaźni. To, co właśnie też Jakub mówił, że kto wybiera przyjaźń ze światem, staje się nieprzyjacielem Boga. Tak, no i właśnie już tych owoców nie możemy już dobrych przynosić przez to, że nas grzech obciąża, tak? Jak tam powiedz jeszcze nastroje po chrzcie, bo my mieliśmy bardzo fantastyczne przeżycia, będąc u was, tak no, czuliśmy się, mimo że przecież widzieliśmy się wcześniej tylko kilkanaście minut gdzieś tam na chyba zjeździe kreacjonistycznym czy na niektórych zjazdach, to czuliśmy się naprawdę, zresztą jak i we wszystkich innych miejscach, ale mówię, tutaj było to spotkanie z wami było praktycznie nieplanowane, a naprawdę pełne takich ciepłych uczuć i przeżyć. Nie wiem, jak to z waszej strony wspominacie. No, oczywiście tutaj cała ekipa dzisiaj obecna też bardzo zadowolona. No ja w swoim imieniu również jestem bardzo zadowolony. No oddźwięk wiadomo jest jaki jest, jakiego mogliśmy się spodziewać. Ale każdy jest zadowolony, bo robi to na chwałę Pana, czyli skoro źle o nas mówią, czyli jesteśmy na dobrej drodze, tak? No to taka refleksja po prostu. Tak, ja uprzedzam zwykle przed każdym chrztem, że decydując się na publiczne przyznanie się do Jezusa, no ściągasz na siebie jeszcze większe ataki ze strony przede wszystkim swoich bliskich, że tak samo miał Jezus, kiedy rozpoczął publiczną działalność, no to pierwsi rzucili się na niego jego bracia i matka. To możecie sobie zobaczyć w czwartym rozdziale Ewangelii Marka na przykład. Dokładnie, no to tutaj nic nowego nie możemy powiedzieć. A ze spotkania tak, oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak Bóg da, to może jeszcze w sierpniu się gdzieś spotkamy na południu. Taką mamy nadzieję. Jezusa chcieli zamknąć do psychuszki, zobaczcie. Jakie to podobne, nie? Dziękujemy Koszalinowi i się. Przenosimy się do
Linzu, do Austrii po raz pierwszy, tak? Na spotkaniu w Linzu. Witamy cześć, was. Cześć. Tu zrobimy taki myk, że Florian będzie mówił po niemiecku, a Iwet będzie nam tłumaczyła, o co chodzi. No, chyba tak. O, widzę, że Florian chce spróbować po polsku. Chyba nie. Cieszymy się w ogóle, że możemy być z wami. Jesteśmy jeszcze tylko we dwójkę. I w tym punkcie jest to dla nas największą trudnością. Weil für uns ist es halt in diesem Zusammenhang, dass wir uns immer selbst kontrollieren müssen, warum machen wir das für Gott oder doch. Dla nas najważniejszą kwestią właśnie dzisiejszego nauczania było to, dlaczego robimy pewne rzeczy, że musimy sami siebie sprawdzać i patrzeć, czy robimy to dla Boga, czy dla nas, tak? Ja, wir können eigentlich im Grunde beten, quasi, dass uns Gott ist. Możemy się modlić tylko o to, żeby Bóg nam też pokazywał i przez słowo i właśnie jako odpowiedź, że dlaczego robimy pewne rzeczy i żebyśmy mieli właśnie tą autorefleksję. Bo mamy tak mało kontaktu z innymi właśnie chrześcijanami i jesteśmy tak bardzo wdzięczni, że mamy z wami kontakt na przykład w niedzielę lub wczoraj tutaj spotkanie z Maciejem. Możemy zgłębiać i mieć kontakt. Für mich ist das zurzeit eigentlich das Wichtigste, für uns diese Kontrolle aus dem Außen, dass wir eben ermahnt sind oder eben dla nas najważniejsze jest też to właśnie kontrola też z zewnątrz, żebyśmy byli też jakby, żeby ktoś nam z zewnątrz pokazał, co robimy nie tak lub co robimy dobrze. Dziękujemy wam serdecznie i oczywiście zachęcamy naszych widzów z Austrii, szczególnie z okolic Linzu, czyli to jest ta bardziej zachodnia Austria, do kontaktu z grupą biblijną Linz. Można po polsku i po niemiecku, jak widzicie. Do zobaczenia, dziękujemy wam. Cześć. I przenosimy się za kanał La Manche. Londyn. Oni to nazywają kanał angielski już może i dlatego nie zrozumieli, o co chodzi, że to kanał La Manche, to żabojady tak mówią, nie? To jest kanał angielski przecież. To mówią Anglicy. Witamy was wszystkich serdecznie z Londynu. Dzisiaj było nam dane spotkać się w domu Dominika, który nas bardzo, bardzo fajnie gościł. Ja przede wszystkim dziękuję za nawiązanie do listu świętego Jakuba, który był dla mnie swego rodzaju terapią szokową na samym początku, jak zacząłem go poznawać. Także czwarty rozdział, czwarty wers szczególnie do mnie trafiał, bo byłem bardzo zaprzyjaźniony ze światem. Teraz jednak zaczęło się to zmieniać. A także list do Rzymian, 12 rozdział, pierwszy werset i drugi również do tego nawiązuje. I to są bardzo, bardzo ważne wersety, o których powinniśmy myśleć dość często. I myślę, że właśnie naszym znajomym, którzy jeszcze nie trafili na tę drogę Pana, warto to przypominać, że jest to bardzo, bardzo istotne. Także dziękuję. Dominik? Ja chciałem podziękować właśnie Bogu za to, że takich miłych gości w mojej progi dzisiaj przysłał. A co do nauczania, dzisiaj chciałem powiedzieć, że bardzo trafił do mnie ten przykład tego biznesmena, bo się tak tu trochę solidaryzuję, tak znajduję takie swoje tutaj jeszcze niedociągnięcia. Spaceruję tutaj ulicami
idę do pracy i widzę takie domy na sprzedaż i mówię, o jaki piękny kościół się marnuje, o trzeba w lotkę zagrać. To dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy raz jeszcze. Dzięki, trzymajcie się i oczywiście zapraszamy naszych widzów, chrześcijan z Londynu i okolic, żebyście się skontaktowali z grupą biblijną Londyn. Na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o spotkanie Kościoła. Dzisiaj troszeczkę krócej, wersja wakacyjna. Mam nadzieję, że niektórzy się cieszą. Znaczy nie, czekaj, to inaczej powinienem powiedzieć. Mam nadzieję, że niektórzy się smucą. Oczywiście, kto ma jeszcze niedosyt kontaktu z nami, to dzisiaj na 17 zapraszam na pogotowie rodzinne. Dzisiaj będziemy mówić w rozszerzonym także o nastolatki składzie, czy nastolatki idą pod prąd. Także żegnam was i zapraszam na 17. Oczywiście pamiętajcie, że jesteście w naszych modlitwach ciągle obecni. I wiemy też, że my jesteśmy obecni w waszych modlitwach. Wielu z was gorąco modli się o to, żeby Bóg nas chronił, żeby Bóg dawał nam mądrość i żeby Bóg rozwijał to dzieło. To się dzieje w odpowiedzi na modlitwę. Chwała Bogu. Do zobaczenia.